Szanowny Panie Prezydencie Tomaszowa Mazowieckiego, Panie Pułkowniku, dowódco 25. Brygady Kawalerii Powietrznej, Panie Profesorze, autorze tego dzieła, oficerowie, żołnierze Wojska Polskiego, Szanowni Państwo, mieszkańcy Tomaszowa Mazowieckiego, dziś zebrani tu w tym miejscu podczas tej uroczystości odsłonięcia murale. W przeddzień Święta Wojska Polskiego, w przeddzień 101. rocznicy zwycięskiej Bitwy Warszawskiej tu w Tomaszowie Mazowieckim zainaugurowaliśmy cykl pikników wojskowych. Właśnie przed chwilą miałem sposobność rozmowy z żołnierzami, ale także z mieszkańcami Tomaszowa. Rozmawialiśmy na temat Wojska Polskiego, na temat związków Wojska Polskiego ze społecznościami lokalnymi tu w Tomaszowie Mazowieckim. Wojsko Polskie było, jest i będzie. 25. Brygada Kawalerii Powietrznej to żołnierze, którzy są doświadczeni, to profesjonaliści, to żołnierze, którzy dbają o bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej, ale również to żołnierze, którzy tworzą historię społeczności lokalnej. Stąd konkurs, stąd inicjatywa, żeby właśnie upamiętniać historię Wojska Polskiego w ten sposób. Tak jak ma to miejsce tu, na tym budynku, na tym bloku, murale, to całe przedsięwzięcie, to cały konkurs, który skierowany jest do społeczności lokalnych, do organizacji pozarządowych, żeby właśnie w ten sposób upamiętniać związki Wojska Polskiego ze społecznościami lokalnymi. Jestem dumny z tego, że w Tomaszowie Mazowieckim te relacje są tak silne. Jestem dumny z tego, gratuluję i dziękuję panu prezydentowi Tomaszowa za to, że taką wagę przykłada na przykład do rozwoju klas mundurowych, do tworzenia i rozwijania właśnie klas mundurowych. To absolwenci tych klas zasilą, z całą pewnością wiem to, bo rozmawiałem z nimi na festynie, zasilą szeregi Wojska Polskiego. 101. rocznica Bitwy Warszawskiej, Święto Wojska Polskiego, które obchodzimy już od dziś, centralne uroczystości odbędą się jutro, obchodzimy pod hasłem Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej. Zależy nam na tym, żeby Wojsko Polskie było liczniejsze, żeby młodzi ludzie przystępowali do Wojska Polskiego. To naprawdę dobry wybór. To oczywiście zaszczyt, żeby służyć ojczyźnie, żeby służyć innym. Ale też chciałem podkreślić, że to stabilne zatrudnienie i godne uposażenie, co również jest istotne dla każdego. Chciałbym zaprosić do wstępowania w szeregi Wojska Polskiego. Stworzyliśmy specjalny program Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej, jest biuro, są mobilne punkty rekrutacyjne. Jeden z takich punktów właśnie działa tu w okolicy. Podczas festynu jest mobilna aplikacja. To są wszystko ułatwienia, które służą temu, żeby procedury przystępowania do Wojska Polskiego były jak najprostsze, jak najkrótsze. Zachęcam, żeby służyć ojczyźnie, żeby służyć innym. Miałem też sposobność rozmowy z żołnierzami z oddziału chemicznego służącymi w ramach 25. Brygady Kawalerii Powietrznej. To żołnierze, którzy szczególnie dużo zadań wykonywali w czasie epidemii, którzy pomagali w domach pomocy społecznej w tym pierwszym etapie, w tym najtrudniejszym etapie epidemii, spisali się na medal, pomagając innym. Chcę też zachęcić Państwa do różnych form służby w Wojsku Polskim. Ta podstawowa forma to oczywiście wojsko zawodowe, to wojsko takie jak żołnierze z 25. Kawalerii, Brygady Kawalerii Powietrznej, ale też mamy formułę nową, piąty rodzaj sił zbrojnych, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. To są żołnierze, którzy część swojego wolnego czasu poświęcają na służbę innym, a więc łączą swoją aktywność zawodową,
cywilną aktywność zawodową ze służbą w Wojsku Polskim. Ta formuła też jest bardzo przystępna, jest otwarta. Zachęcam, żeby wszyscy ci, którzy z różnych przyczyn nie chcą zostać żołnierzami zawodowymi, żeby skorzystali właśnie z formuły służby w Wojskach Obrony Terytorialnej. Żołnierze WOT-u również byli bardzo silnie zaangażowani podczas epidemii. Sądzę, że nikt z nas, kto był w szpitalu podczas epidemii, każdy z nas spotkał żołnierza WOT-u, a żołnierze WOT-u w szpitalach odciążali cywilną służbę zdrowia od obowiązków administracyjnych. Dzięki temu cywilna służba zdrowia mogła w pełni skupić się na pomocy pacjentom. Proszę Państwa, ten mural jest symbolem związków między Wojskiem Polskim a społecznością lokalną. Myślę, że będzie przypominał o tych związkach i będzie takim ważnym ogniwem łączącym tradycję, historię, chwałę polskiego oręża. Jeszcze raz podkreślam, Bitwę Warszawską, wydarzenie, które zmieniło historię świata, tak jest oceniane, wydarzenie, które zapewniło wolność odradzającej się Rzeczypospolitej, ale także zapewniło wolność Europie. Wydarzenie, o którym pamiętamy, ale ono jest oczywiście, wokół niego odbywa się Święto Wojska Polskiego, ale pamiętamy o żołnierzach Wojska Polskiego, o tych, którzy w przypadku Tomaszowa Mazowieckiego służyli w 25. Brygadzie Kawalerii Powietrznej. Pamiętamy o tych, którzy służą i zachęcamy, żeby jak najwięcej młodych ludzi przystępowało do Wojska Polskiego. A ja jeszcze raz dziękuję autorowi tego murale, dziękuję prezydentowi Tomaszowa Mazowieckiego za podjęcie inicjatywy, a paniom i panom żołnierzom Wojska Polskiego dziękuję za Państwa codzienną służbę. Dziękuję.